Dzień dobry, w poniedziałek. Czytamy dzisiaj ten fragment oko za oko, ząb za ząb i mówimy, że to jest bardzo radykalna zmiana myślenia wprowadzona przez Jezusa. Ale ona jest jeszcze bardziej radykalniejsza, kiedy sobie uświadomimy, że ta zasada ze Starego Testamentu oko za oko, ząb za ząb to była bardzo dobra zasada. Tak. To była bardzo dobra zasada, dobrze słyszycie, bo to była zasada, która chroniła złoczyńcę, tego, który robi zło. Czyli jeżeli ktoś zrobił zło, to nie można było mu zrobić w odwecie większej krzywdy, niż on zrobił komuś. Czyli tak jak mamy w tym powiedzeniu, jeśli ktoś mi wydłubał oko, to nie mogłem go zabić. Mogłem mu zrobić tylko tyle, ile on mi zrobił zła. Czyli to, co my jakby z perspektywy 2000 lat chrześcijaństwa postrzegamy jako coś bardzo brutalnego, to jak wczytamy się jakby w kontekst tego, kiedy to powstawało i stosowania, to ta zasada naprawdę była ok. I teraz Pan Jezus, odwołując się do tej starej zasady, mówi o tym, żeby ją zmienić. A ja wam powiadam. I jak popatrzymy na to, że ta zasada była czymś pozytywnym, dobrym, to ta radykalność jest jeszcze większa. No bo zmienić zło na dobro byłoby jakby oczywiste i logiczne, ale naprawdę musimy popatrzeć z perspektywy tamtych czasów i tamtych ludzi, że ta zmiana jest bardzo radykalna. I tak sobie myślę, że tej zmiany nam ciągle potrzeba na nowo, że pomimo tego, że jesteśmy od 2000 lat wyznawcami Jezusa, próbujemy się od Niego uczyć, to my bardzo lubimy jednak wracać do starej zasady, bo ona jest taka ludzka, bo ona jest taka sprawiedliwa, taka, która można ją bardzo łatwo wymierzyć. Ale tak sobie myślę, że zanim pomyślimy o tych relacjach z innymi, gdzie stosujemy zasadę oko za oko, to warto popatrzeć najpierw na relacje ze samym sobą. Myślę, że wielu z nas dalej stosuje tę starą zasadę, że karzemy siebie, że jesteśmy ludźmi, którzy są bardzo surowi wobec siebie, że bardzo często nie lubimy siebie, nie kochamy siebie. Nie mówię o takim poziomie deklaratywnym, kiedy, nie wiem, z kimś rozmawiamy, coś piszemy, o czymś mówimy, no to my wtedy oczywiście wiemy, jakich słów używać, żeby fajnie wypadło. Ale mówię o tych wszystkich sytuacjach, kiedy nikt nas nie widzi, kiedy jesteśmy sami ze sobą, kiedy patrzymy w siebie, kiedy oceniamy siebie. I zobaczcie, ile jest takich sytuacji, w których zamiast być dla siebie miłosiernym, czyli odpuszczać, dokładać sobie dobra, tak jak Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, to my no właśnie robimy dokładnie odwrotnie i oko za oko, ząb za ząb i jedziemy z koksem. Jesteśmy wobec siebie bardzo niesprawiedliwi, albo raczej bardzo niedobrzy, tak bym powiedział. Więc to jest pierwszy poziom. Warto dzisiaj popatrzeć na to, jak ja siebie traktuję. Czy idę według tego, co Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, jeśli Cię ktoś prosi, to idź z Nim i tak dalej, czy idę według tej starej zasady ze Starego Testamentu. A potem dopiero jest ten drugi poziom, to znaczy drugi człowiek. I myślę sobie, że jeśli chodzi o świat ludzi dorosłych, no to jeśli idziemy za Jezusem, uczymy się od Niego, to jakby to jest dla nas oczywiste, że jest to pewne wyzwanie. Ale zobaczcie, że wielu ludzi traktuje, ludzi dorosłych, traktuje tę zasadę oko za oko wobec dzieci. Znaczy, że jeżeli dziecko zrobi coś niegrzecznego, coś, co się nie mieści w naszych kanonach, no to trzeba mu odpłacić jakąś agresją, jakąś formą, jak my to mówimy, kary. Pytanie, czy my rzeczywiście jesteśmy aż tak straszni, że jako dorośli musimy stosować zasadę oko za oko, ząb za ząb wobec dzieci. To się niestety cały czas dzieje. To się niestety cały czas dzieje, szczególnie wtedy, kiedy właśnie się wkurzamy, denerwujemy, kiedy dziecko, jak mówimy, wyprowadza nas z równowagi. To my pozwalamy siebie wyprowadzić z równowagi, to jest inna kwestia. To ja się denerwuję, pamiętacie tę zasadę?
ale jakby właśnie przerzucamy na dzieci nasze emocje, nasze uczucia, to co się w nas dzieje, bo traktujemy go właśnie sprawiedliwie, oko za oko, znaczy, że coś się wydarzyło, no to mu odpłacam tym samym, zapominając o tym, że mam do czynienia z człowiekiem, który jest mały, jest niedojrzały, który nie jest dorosły, który nie może, wobec którego nie można stosować tych samych kryteriów. I nawet jeśli dziecko robi coś bardzo złego, to ono jest w takim etapie życia, w którym ja mam mu pomóc, a nie go karać. I to jest, myślę, bardzo fajne światło na pedagogikę, które daje dzisiaj Jezus. Że skoro doświadczasz od dziecka, oczywiście w cudzysłowie, zła, to daj mu więcej dobra. Znaczy, to jest jakby zasada, którą Pan Jezus dzisiaj mówi. Kiedy wydawałoby się, że należy mu odpłacić karą za to, co zrobił, to daj mu swój czas, idź z nim 2000 kroków, daj mu swój płaszcz, a więc daj mu swoje dobro. Myślę, że warto też na tę Ewangelię popatrzeć od strony właśnie pedagogiki, że Jezus nie mówi tego oczywiście wprost, ale myślę, że śmiało możemy tak popatrzeć, że skoro taką zasadę mamy stosować wobec ludzi dorosłych, którzy nas krzywdzą, no to tym bardziej wobec dzieci. I trzeci poziom, zostawiłem go dzisiaj na koniec. Może warto też zobaczyć tę zasadę w relacji z Panem Bogiem. Że my na Pana Boga bardzo często przerzucamy wszystkie niepowodzenia, zło, którego doświadczamy, które do nas przychodzi. Kiedy dzieje się, nie wiem, choroba, dzieje się jakieś konflikty w naszych rodzinach, wspólnotach, to bardzo często mówimy, że to Bóg. I też mu próbujemy jakoś odpłacić. I może ta zasada też rzucać jakieś światło na naszą duchowość. Skoro ci się wydaje, że Bóg cię, nie wiem, w jakiś sposób upokarza, karze, potraktuj go jak swojego nieprzyjaciela i daj mu więcej czasu, energii, siebie po prostu i zobacz, co z tego będzie. Może warto też się uczyć na tym fragmencie z dzisiejszej Ewangelii swojej duchowości. Jeżeli Bóg w pewnych sytuacjach, oczywiście znowu niedeklaratywnie, no bo nikt z tego, może nie nikt, ale jakby większość z nas nie powie publicznie, że Bóg jest moim wrogiem, bo. Ale myślę, że na poziomie emocji, uczuć bardzo często tak Boga odbieramy jako kogoś, kto jest, no właśnie jest niedobry dla nas. No to zastosujmy tę zasadę, o której mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, do swojej duchowości i zobaczmy, że może Bóg jest kimś, komu warto dać więcej. I wtedy zobaczyć, jak to zadziała. Nie wiem, tak sobie myślę od samego rana. To co? Bardzo Wam dziękuję. Dobrego poniedziałku Wam życzę. Jeśli świat się dzisiaj nie zawali, to myślę, że przed południem już nadziejnik będzie stał, więc wszystkich wrocławian jeszcze nieoficjalnie zapraszam do spotkania z tym naszym pięknym krasnalem. Mówię nieoficjalnie, dlatego że mam pewien plan, kiedy się nim dzieliłem, jak go oficjalnie przedstawimy światu, ale jeszcze to myślę nad tym, więc potem Wam o tym powiem. Dziękuję za wszelkie dobro, za wsparcie, za to, że jesteście, że piszecie fajne rzeczy, że dajecie dobre rzeczy mi i też temu wszystkiemu, co próbuję robić. Dobrego poniedziałku Wam życzę i dbajcie o zdrowie, bo mnie coś złapało znowu. Nie wiem, środek lata, a ja po prostu katar mam. Dobroci dla Was i dla Waszych rodzin. Do widzenia.